Niemcy też zostali przedstawieni jako ofiara jakichś tam anonimowych nazistów. Ich opinia publiczna tego nie widzi. Niemcy już decydują, jaki emblemat jest faszystowski, a jaki a nie. Stosują bardzo nowoczesne metody. Ale to są podejrzani skrajni prawicowcy. Pokreślmy to łagodnie: zasymilować, a tak naprawdę w dużej mierze wynarodowić. Zakazał sędzia porozumiewania się piłkarzom między sobą. W języku polskim, na boisko. Odmawiają Niemcom dostępu do tych sług. Trupa wywożą w poczcie dyplomatycznej. Magazyn Anity Gargas, witam Państwa serdecznie. Bardzo serdecznie też dziękuję za wszelkie formy wsparcia, jakiego nam Państwo udzielają: lajkując, subskrybując nasz program, podając dalej. I prosimy o dalsze wspieranie nas przy pomocy Patronite'a, a także na konto, które Państwo widzą pode mną. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, a dzisiaj naszym gościem jest Cezary Gmysz. Były korespondent telewizji polskiej w Niemczech, dziennikarz śledczy, publicysta, ale zwłaszcza w tej pierwszej roli, będziemy tutaj widzieć pana redaktora w naszym studiu dzisiaj, bo będziemy rozmawiać o tym, co jest bardzo ważne z punktu widzenia tożsamości Polaków, bardzo ważne przed nadchodzącymi wyborami do Europarlamentu, bo wiąże się z tym, jaką politykę uprawiają nasi sąsiedzi, politykę, która ma wpływ na całą Europę. W tym przypadku chodzi o politykę historyczną. I zaczniemy od tego, może, co powiedział w 60. rocznicę wybuchu powstania w Getcie Marek Edelman. On wtedy już alarmował, że Niemcy zamieniają swoją rolę katów na rolę ofiar. Alarmował, że wiąże się to z tym, yy, iż. Za niedługo będziemy mówić o Polakach jako o katach, a nie o ofiarach. Kiedy to się tak naprawdę zaczęło i dlaczego? Ja zacznę od innego cytatu swojego czasu, tak zwany żelazny kanclerz Otto von Bitzmarka, i zacytuję go po niemiecku, powiedział Je weniger Leute wissen, wie die Wüste und Gesetze gemacht werden, desto besser schlafen sie. Co na Polski się wykłada, im ludzie mniej wiedzą, jak wyrabia się ustawy oraz kiełbasy, tym lepiej sypiają. To powiedzonko u nas czasami tłumaczone, że im mniej ludzie wiedzą, jak się wyrabia politykę i kiełbasę, a oznacza to, to, że te kulisy polityki są wyjątkowo obrzydliwe i w tym przypadku to powiedzenie Bismarka tutaj bardzo dobrze. Pasuje dlatego, że Niemcy od dłuższego czasu prowadzą taką politykę, która ich wybiela. Oni ją prowadzili od tak naprawdę zakończenia II wojny światowej, natomiast w ostatnich latach to się nasiliło, dlatego że mm, mieliśmy do czynienia swojego czasu z mistrzostwami świata w Niemczech i Niemcy postanowili wówczas pokazać się już nie jako spadkobiercy trzeciej rzeszy, ale jako bardzo fajny naród, i wtedy urządzali rozmaite kampanie promocyjne. Jedną z tych kampanii promocyjnych była kampania zatytułowana Du Deutschland, Tyś jest Niemcy. I przedstawiano postacie ze współczesności, ale również z historii Niemiec na dużych plakatach, w klipach reklamowych. No i wychodziło, że Niemcy są wyłącznie narodem Johanna Sebastiana Bacha, czy wówczas Schumachera, czyli znanego kierowcy, czy Claudii Schiffer. Natomiast pomijano zupełnie ten aspekt historii Niemiec związane z XX wiekiem, bo mówimy przecież nie tylko i wyłącznie o II wojnie światowej, bo Niemcy straszliwych rzeczy dopuszczali się w całym XX wieku, również w I wojnie światowej, czy w swoich koloniach w Afryce. No i to jest przeszłość, o której Niemcy mówią, używając takiego określenia aufarbeitung, czyli że oni sobie to już przepracowali. I bardzo często tym, tym wnioskiem z tego, że oni sobie to rzekomo przepracowali, jest to, że teraz my możemy pouczać inne narody, jak sobie radzić z własną przeszłością. I jednym z tych głównych narodów, które Niemcy chcą pouczać, to są Polacy. Niestety ta polityka jest bardzo, bardzo skuteczna i coraz częściej widzimy, że ona dotyczy nie tylko tego, co Niemcy myślą sami o sobie, ale również to, co inne narody myślą o Niemcach. A swojego czasu mieliśmy taki rodzaj animacji, który został przy, wyemitowany przez BBC, gdzie Niemcy też zostali przedstawieni jako ofiara jakichś tam anonimowych nazistów. Ale to, to jest cały szereg działań, które Niemcy podejmują. W ramach swojej polityki historycznej i polityki public relations, w którą tę politykę pompują gigantyczne pieniądze. No, takim przykładem jest na przykład działanie, które podjęli w Hollywood, mianowicie sfinansowanie w dużej mierze filmu o Stauffenbergu który jawi się już w tej chwili jako pierwsza planowa, pierwszoplanowa postać w ogóle na świecie oporu przeciwko nazistom i jest to jeden z najbardziej zakłamanych filmów, z jakimi miałem do czynienia, jeżeli chodzi o Niemcy, ponieważ Stauffenberg to nie jest postać świetlana, wbrew temu, co już w tej chwili uważa światowa opinia publiczna. Jest to dość obrzydliwy niemiecki nacjonalista, który pisał absolutnie obrzydliwe rzeczy o Polakach i o Żydach, brał udział zresztą w kampanii, Wrześniowej. I wkroczył między innymi do tego a, miasteczka, które było zbombardowane jako jedno z pierwszych, czyli chodzi o, o wielu nie, cel cywilny a zbombardowany przez Luftwaffe i z tego wielu nie pisał do swojej żony właśnie obrzydliwe rzeczy, że jest to a, kraj, którego ludność może czuć się dobrze tylko pod knutem, wszędzie brudni Żydzi, błoto i tak dalej i tak dalej. I jest to jeden z nielicznych znanych listów Stauffenberga, ponieważ historycy wiedzą, że gdyby się całość jego korespondencji ukazała, to byłoby to bardzo obciążające dla Niemców, wobec czego na wszelki wypadek tej korespondencji się nie publikuje. A był to człowiek o prusackim usposobieniu, chociaż pochodził z Badeni-Wirtembergi. Natomiast no, znane są rzeczy, które są szokujące z dzisiejszego punktu widzenia, że na przykład potrafił stłuc na kwaśne jabłko własne dzieci. Tylko dlatego, że w przedpokoju nie postawiły równo bucików w parach. A to był ten typ człowieka, który umierając, zresztą to też jest zakłamana historia, bo wszyscy myślą, że Stauffenberga rozwalili ludzie od Hitlera. Nie, Stauffenberg został rozwalony przez swoich, przez spiskowców. Polityka historyczna Niemiec wiąże się z czymś, co jest dla nas bardzo niebezpieczne, mianowicie z marginalizacją naszych polskich ofiar. Tak, to znaczy Niemcy tych ofiar nie marginalizują w momencie, w którym przyjeżdżają z wizytą do Polski, to biją się głęboko i mocno w piersi. Natomiast Tylko nikt do... tego nie widzi, świat tego nie widzi, A... ich opinia publiczna tego nie widzi. No, przypomnijmy, że jeden z niemieckich prezydentów przyjeżdżając do Polski pomylił powstanie warszawskie z powstaniem w Getcie. Jest to błąd notorycznie popełniany. A w Niemczech. Niemcy nie wiedzą, że Warszawa jest miastem dwóch postań. Im się to, co się działo w 43. wiosną i to, co się działo latem 44. zbija po prostu w jeden ciąg zdarzeń i według nich tak naprawdę tylko Żydzi występowali przeciwko nazistom oczywiście, no bo to Niemcy nie funkcjonują. Ale rzeczywiście też w niemieckich miejscach pamięci, które znajdują się w byłych obozach koncentracyjnych rola Polaków jest stale umniejsze шана I to widziałem to wielokrotnie no, w ciągu minionych 8 lat podróżując po, po Niemczech. Przypomnijmy, że nie tak dawno po raz kolejny nie wpuszczono ludzi, którzy chcieli uczcić pamięć żołnierek Narodowych Sił Zbrojnych. Nie wpuszczono pod pozorem, że oni występują pod emblematami faszystowskimi. Niemcy już decydują, jaki emblemat jest faszystowski, a jaki nie. No, od razu powiedzmy, że krzyż NSZ-u nie jest na żadnej liście symboli zakazanych i żądanie tego, żeby Polacy zdejmowali opaski, Symbolami NSZ-u jest żądaniem po prostu, powiedziałbym, kryminalnym wręcz. Ale no, jeżeli jesteśmy już przy Ravensbrück, no to tego typu działań jest tam podejmowanych całą masę. Podejmowała je poprzednia pani dyrektor, pani Eszebach i podejmuje ją obecna pani dyrektor, która jest bardzo zaprzyjaźniona zwłaszcza ze środowiskami Antify i ze środowiskami LGBT, które to środowiska z Ravensbrück usiłują zrobić miejsce pamięci środowisk homoseksualnych, wbrew prawdzie historycznej. A żadna z kobiet, która znalazła się w Ravensbrück, nie została wsadzona do Ravensbrück za homoseksualizm. Te kobiety, które były, bo zdarzały się oczywiście lesbijki, również w Ravensbrück mamy świadectwa historyczne, to były osoby pochodzące ze środowisk kryminalnych czy kryminogennych. No, bardzo często prostytutki. Bo mało kto zna prawo ówczesne A, Tak, dlatego że artykuł 175 Niemieckiego Kodeksu Karnego, który nawiasem mówiąc obowiązywał do 1991 roku, ścigał tylko i wyłącznie homoseksualizm męski. Wspomniałeś o Ravensbrich? Tam doszło chyba do kolejnego zatarcia pewnej, śla, pewnych śladów polskiej waleczności. A, tak. No, jak wiadomo, Ravensbrich to jest, w cudzysłowie oczywiście mówię, obóz polski. Dlatego, że większość więźniarek tego obozu to są więźniarki polityczne polskiego pochodzenia. Polki, które a, działały w konspiracji, to w bardzo wielu konspiracyjnych. Organizacje bardzo odważne, dziewczyny, często bardzo młode, siostry poborcówne, moglibyśmy tutaj wymienić, czy siostra oraz matka biskupa Dębowskiego, znanego tuż potem w latach 70. polskiej opozycji. Ofiara była do pewnego czasu eksponowana zgodnie z prawną historyczną czyli tablica poświęcona pamięci tych kobiet była tuż przy krematorium, przy wyłomie muru, co do którego istnieje podejrzenie, że one były tam właśnie rozstrzeliwane. I to było bardzo eksponowane miejsce, i każdy, kto przyjeżdżał do Ravensbrück, przede wszystkim ta tablica rzucała mu się w oczy, zgodnie z prawdą historyczną. Podkreślmy to, bo chociaż w Ravensbrück było kilkanaście rozmaitych narodowości, no to Polki stanowiły największą grupę. I w pewnym momencie dyrekcja muzeum, jeszcze za, poprzedniego, za poprzedniej dyrekcji, zwróciła się do więźniarek z prośbą o przesunięcie tej tablicy, zdjęcie z tego miejsca pod pozorem remontu tego muru, na który w którym wisiała ta tablica. I rzeczywiście ten mur został a, wyremontowany, ale w momencie, w którym a, Polki zwróciły się o to, żeby tablicę przywrócić w to samo miejsce, powiedziano im, że nie ma takiej możliwości, że mimo że mur został wyremontowany, on nie jest w stanie dźwignąć tej tablicy, która tam wisiała. Przez kilkadziesiąt lat, bo ta, ten mur może się zawalić, i w rezultacie ta tablica wywędrowała wy, wy na sam koniec obozów, miejsce, w którym zresztą, nawiasem mówiąc, były kiedyś latryny obozowe, i w tym miejscu, na murze, z dala od krematorium, ta tablica wisi, ale jest zupełnie niedostrzegalna. Zresztą podobne działania mamy w innych niemieckich miejscach pamięci w Sachsenhausen. Tam zniknęły fotografie dla odmiany. Nie fotografie, to znaczy mamy dobrą dość wystawę, która się mieści w Zellenbau. Zellenbau to było takie więzienie w więzieniu, gdzie przechowywano, na, przetrzymywano najważniejszych więźniów Rzeszy, w tym generała Stefana Grota Roweckiego, biskupa Gorala z Lublina, ale również zamachowca na Hitlera, Elzera. Jest tam Izba Pamięci jeszcze wiele lat na szczęście temu urządzona, poświęcona generałowi Grotowi Roweckiemu. Natomiast w momencie, w którym Polska poprosiła, żeby można było uczcić popiersie w eksponowanym miejscu. No niestety Niemcy się na to nie zgodzili i tak naprawdę te popiersie znalazło się gdzieś w krzakach, po lewej stronie od głównej bramy obozowej. Podobnie zresztą zlikwidowano wystawę ze zdjęciami, które przedstawiały Sachsenhausen oraz przedstawiały jego wyzwolenie. I to jest rzecz szokująca, dlatego że ta wystawa opowiadała nie tylko o tym, że Polacy byli też jednymi z głównych więźniów tego obozu koncentracyjnego, przypomnijmy, no profesorów krakowskich, którzy w ramach tak zwanej inteligencjakcją czy też akcję aby trafili właśnie do tego obozu koncentracyjnego. Ale było to tam jedno zdjęcie, które pokazywało, że Polacy nie tylko byli więźniami tego obozu, ale brali również udział w wyzwalaniu Sachsenhausen, bo to wojska II Armii Wojska Polskiego zajęły Sachsenhausen i wyzwoliły ten obóz. No i ten fakt w ogóle nie jest nigdzie już w tej chwili eksponowany, że Polacy nie tylko byli więźnieni, ale że Polacy również wyzwalali ten obóz koncentracyjny. Z kolei w Dachau mieliśmy do czynienia jeszcze z inną skandaliczną sytuacją, mianowicie kiedy. Do Dachau przybył ówczesny wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. On się tam miał wpisać do księgi pamiątkowej. Dyrekcja muzeum była bardzo zainteresowana, co Piotr Gliński chce wpisać do tej księgi. No, Piotr Gliński w ramach w, dobrej w, woli pokazał, na no, co dyrektorka zaprotestowała przeciwko a, wpisowi, twierdząc, a, że nie godzi się, żeby były zamieszczane wpisy o charakterze Polityczną. On mówił o niemieckiej odpowiedzialności za drugą wojnę światową i za to, co się działo oraz o tym, że takie rzeczy mogą się powtórzyć, co pokazuje zresztą wojna na Ukrainie. Próbowano ocenzurować skutecznie? Na szczęście nie. Na szczęście pre, profesor Gliński się bardzo zdenerwował. Siadł i no, spędził tam ładnych parę minut, wpisując ten a, wpis a, dokładnie w takiej formie, jak to było a, zaplanowane. Miejmy nadzieję, że ta kartka nie została wyrwana po jego a, wyjechaniu z a, dachu. Czy zagrożeniem dla tej niemieckiej narracji mógł być Instytut Pileckiego? Jeśli tak, to czy jest zwalczane, czy jak, jak to jak funkcjonuje? Instytut Pileckiego, konkretnie jego berlińska placówka, to jest placówka, która odniosła duży sukces. I to rzeczywiście Niemcom się nie podoba, dlatego że to jest bardzo nowoczesna placówka z bardzo nowoczesną narracją, ale jednocześnie jest to narracja również bardzo polska, ale zgodna oczywiście z prawdą historyczną. I te rzeczy, które. A robiono za dyrekcji, wciąż jeszcze będącej dyrektorem Hanny Radziejowskiej, zwracało uwagę niemieckiej opinii publicznej, również ze względu na miejsce, w którym się mieści Instytut Pileckiego. mieści się on tuż przy Bramie Brandenburskiej, czyli w najbardziej eksponowanym miejscu Berlina, i ta wystawa stała poświęcona Pileckiemu, który jak wiemy no, był również w Auschwitz, a, i ale został zgładzony z kolei przez komunistów. I cały szereg tych eventów, które. Mm, Pchały do przodu polską narrację historyczną i pokazywały, że Niemcy nie rozliczyły się z wojny, które też odbijały się pewne echem w niemieckich środowiskach historycznych. Zdano sobie sprawę, że ta placówka stanowi zagrożenie dla niemieckiej narracji historycznej. Na łamach Frankfurter Allgemeine Zeitung jeden z dziennikarzy, ale również naukowiec, Felix Ackermann, napisał wyjątkowo obrzydliwy tekst, z którego wynikało, że oj, wy Niemcy, uważajcie na ten Instytut Pileckiego, i wyglądają, co prawda jak ludzie cywilizowani, stosują bardzo nowoczesne metody, ale to są podejrzani skrajni prawicowcy. No i oczywiście w momencie, w którym na przykład jakaś niemiecka placówka w EFAC, najbardziej prestiżowym niemieckim dzienniku, czyta, że to są ludzie skrajnej prawicy, no to natychmiast zamyka to wszystkie drzwi do współpracy i... I tak się niestety dzieje, że część środowisk niemieckich historycznych nie chce żadnej współpracy z Instytutem Pileckiego ze względu na tą gębę dorobioną temu Instytutowi, a robią rzeczywiście bardzo, bardzo fajne rzeczy. I tak jest zresztą z bardzo wieloma rzeczami. Tak naprawdę jak już wspominamy Piotra Glińskiego. On usiłował z poprzednią minister kultury Niemiec zaprosić się do takiej wspólnej inicjatywy, żeby mieli wspólnie sformułować apel o zwrot zagrabionych w Polsce. Dział sztuki, które mogą być w posiadaniu prywatnym w Niemczech. I ta kobieta robiła wszystko, żeby to się nie udało. Mało tego w momencie, w którym już przestała być ministrem. Ona startowała w wyborach landowych w Berlinie i miałem okazję z nią porozmawiać. No zapytałem jej się, dlaczego no, tak oczywista rzecz jak zwrot zrabowanych dzieł sztuki, dlaczego ona nie chciała tego podpisać. No i ona zaczęła potwornie jeździć po Piotrze Glińskim, że to jakiś tam prawicowiec, niech mi pan w ogóle o tym Glińskim nie opowiada i tak dalej. No i ja zaczę, wdałem się z nią w sprzeczka obok też był, był człowiek, który nazywał się Tomasz Klon, który startował w tych wybarach lokalnych i jest takim polijnym działaczem, synem wydawców polskiej gazetki w Berlinie Gazetki pod tytułem Kontakty, z którym ja chciałem zrobić wywiad. I on był absolutnie przerażony, że ktoś może się z Niemcami kłócić i przedstawiać polskie racje. I w momencie, w którym chciałem go potem nagrać, to po prostu uciekł przerażony, że mogłoby to zaszkodzić jego niemieckiej karierze politycznej, ale robionej pod polskim. Osłami. Przy Bramie Branderburskiej, obok której jest oddział Niemiecki Instytutu Pileckiego, miał się też mieścić pomnik Polaków. Co to było za przedsięwzięcie, jak się skończyło? Znaczy te lokalizacje były w kilku miejscach wskazane. Rzeczywiście to jest tak, że pomniki upamiętniające ofiary II wojny światowej znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Bramy Brandenburskiej, no bo to jest wielki pomnik Żydów, pomnik Holokaustu. Jest miejsce pamięci a oczywiście środowiska LGBT i jest miejsce, które wspomina ofiary cygańskiej Sinti Roma. Do tej pory nie było ofiar polskich. Nie było ofiar polskich, pojawiały się rozmaite a, lokalizacje. Jedna była m, propozycja, żeby urządzić to w, pod, w pobliżu Anachalter-Bahnhof, dworca, z którego Hitler wyjechał na podbój Polski a, koleją. A, natomiast dziwnym trafem nagle, mimo że ta, ci a, społeczni inicjatorzy Przyzwoici Niemcy, trzeba powiedzieć, zaproponowali tę lokalizację. Nagle, dziwnym trafem, tam postanowiono umieścić inną instytucję, która z kolei ma promować niemiecką wizję historii. Ostatecznie zaproponowano miejsce po byłej Operze Króla. To jest tuż przy Urzędzie Kancelarskim, też stosunkowo niedaleko Bramy Brandenburskiej, jest rzeczywiście też eksponowane miejsce. Natomiast problem polega na tym, że w międzyczasie zmieniła się koncepcja. No to już nie będzie pomnik, tylko to będzie dom polsko-niemiecki. Ale w tej inicjatywie nie biorą udziału żadne liczące się polskie instytucje historyczne, ani Muzeum II wojny światowej, ani Instytut Pileckiego, czy IPN, które no jakby ze względu na swoje zadania ustawowe powinny no współpracować przy takim projekcie. Natomiast od dziwo biorą udział w tym projekcie środowiska Żydów niemieckich, ale nie Żydów polskich, co, co jest też ciekawe. No, dali Bóg, Polacy, jak robiono pomnik Holokaustu przy Bramie Brandenburskiej, w żaden sposób nie byli zaproszeni do udziału, a tym razem. O kształcie tego, jak będzie wyglądała narracja na temat Polski w czasie II wojny światowej, będą decydować przede wszystkim Niemcy wraz ze środowiskami żydowskimi. No to kompletne nieporozumienie i tak naprawdę obawiam się, że będziemy mieli do czynienia znowu z projekcją niemieckiej narracji historycznej, w którym głównym, główną aktywnością Polaków w czasie II wojny światowej będzie zapędzenie Żydów do płonących Stodu, a nie ta, ta skala ruchu oporu, jak, z jaką mieliśmy do czynienia w czasie wojny. No widzieliśmy to też, jak było przedstawiane AK, Armia Krajowa, w filmie Nasi Ojcowie, Nasze Matki, czy jak ja mówię, Nazi Ojcowie, Nazi Matki, gdzie no to AK było bandą antysemitów dobijającą Żydów usiłujących uciec przed beznarodowymi nazistami. Proszę mi powiedzieć, jak są w ogóle traktowane organizacje polonijne w Niemczech? To jest temat rzek, ale od razu powiedzmy, że istnieje traktat polsko-niemiecki, który zasadniczo zapewnia równość traktowania mniejszości niemieckiej w Polsce i Polaków żyjących w Niemczech. Polacy stracili statut mniejszości na skutek dekretu Geringa wydanego jeszcze w październiku 1939 Roku i Niemcy mówią, że Polakom nie należy się statut mniejszości narodowej, ponieważ zgodnie z definicjami międzynarodowymi, mniejszość narodowa to jest mniejszość, która zamieszkuje ludność autochtoniczna. Czyli, że mniejszością mogli być ci Polacy, którzy przebywali w Berlinie, czy na ziemiach niemieckich przed II wojną światową, bo to była na Śląsku, czy częściowo w Berlinie, no to była rzeczywiście ludność autochtoniczna, a, tak zwani waser Polak, no i oni rzeczywiście mieli przed wojną status mniejszości narodowej. No ale Niemcy mówiono, że ci Polacy, którzy w tej chwili zamieszkują, to no nie jest żadna mniejszość narodowa, no, bo oni nie są potomkami a, tych, którzy zamieszkowali przed wojną. No, to rzeczywiście nie są. Problem polega na tym, że a, to wszystko, co się stało w czasie II wojny światowej, doprowadziło do zagłady mniejszości polskiej w Niemczech. Przede wszystkim działaczy związku Polaków. W Niemczech. Dzisiejszy Związek Polaków w Niemczech to jest jakaś parodia a, tej organizacji w porównaniu z tym, co się działo przed wojną. To jest no, organizacja kierowana przez ludzi wyjątkowo, moim zdaniem, nieciekawych. A, no, w tym m.in. przez a, pana Malinowskiego, który a, był lektorem PZPR-u w Legnicy i zwiał na zachód. A, w IPN jest jego dość opatrzerna. Teczka i też mam pretensje do władz polskich, które rządziły poprzednio, że promowały tego typu ludzi. Ja rozumiem, że ten szyld Związku Polaków w Niemczech jest szczytem historycznym. To obchodzić mi niedawno stulecie tej organizacji, tylko obecna organizacja z tą przedwojenną no, nie ma absolutnie nic do, do czynienia i tak naprawdę dla Polaków nie robi nic, czy też niewiele i służy w dużej mierze do korzystania z dotacji Polskiego podatnika, co nie oznacza że w Niemczech nie ma bardzo fajnych organizacji polonijnych bo są no to są między innymi polskie kluby sportowe, które też zgodnie z traktatem polsko-niemieckim powinny być wspierane przez państwo niemieckie i nie są wspierane. Tak samo jest z nauczaniem języka polskiego. Polska, która jest krajem o wiele biedniejszym niż Niemca, Niemcy wydają na nauczanie dla o wiele mniejszej mniejszości niemieckiej, a mniejszość niemiecka to jest na szacuje się od 30 do 80 tysięcy. Mieszkańców wydaje per capita niebywałe pieniądze na nauczanie języka niemieckiego, co zresztą też jest pewnego rodzaju oszustwem, bo zasadniczo te pieniądze powinny być przeznaczone na etnicznych Niemców, a bardzo wiele osób, które nie mają ani kropli niemieckiej krwi, z tego korzysta, bo to są po prostu darmowe lekcje prowadzone przez native speakerów. Skoro wspomniałeś już kluby sportowe, to ostatnio doszło do pobicia piłkarzy polonijnych w Hanowerze. Czy to się Nie jest często... to jedyny tego typu przypadek, dlatego że rzeczywiście mieliśmy do czynienia z Szerpaniną i to jest ewidentnie na tle narodowościowym. Drużyna FC Polonia Berlin, jedna z najbardziej zasłużonych drużyn polonijnych, też miała podobne um, problemy, między innymi z drużyną wspieraną przez Antifę. Która ta Antifa uważa, że jak ktoś jest Polakiem, no to musi być nazistą, wobec czego obsypywali ich wyzwyskami. A podczas jednego z meczów niemiecki sędzia zakazał Polakom na boisku, którzy do siebie wykrzykiwali rozmaite rzeczy, typu podaj tutaj na prawo i tak dalej, zakazał używania języka polskiego, co jest po prostu wbrew wszelkim regulacjom panującym w tej dziedzinie w Europie, m.in. regulacjom Rady. Europejskiej czy Rady Europy. I tego typu przypadki się zdarzają rzeczywiście niestety bardzo, bardzo często. Zakazał sędzia porozumiewania się piłkarzom między sobą w języku po polskim, polskim, na boisku, po... tak. I yy, co zrobił klub z tym fantem? No, klub przestał w ogóle się odzywać. Nie no, <laughs> no ale no, czy mocno. nie zaskarżył tego? A, to nie ma sensu. Sędzi... Dlatego, że a, niemieckie organy, a, które są odpowiedzialne za rozstrzyganie tych, a, tego typu sporów, również na boiskach, a, zawsze orzekają na korzyść a, Niemców, więc a, akurat ten przypadek nie był, ale były parę razy do Komisji Sportu a, Berlińskiej m, incydenty zgłaszane. Polacy, żeby było zabawniej, też spotkali się z przejawami rasizmu ze strony drużyn tureckich, które, którzy to Turcy, wiem, że to brzmi absurdalnie, do Polaków przeżyczeli Here is Deutschland, czyli tu, jest Niemcy, tu są Niemcy. A Polacy w ogóle przegonili Turków w Berlinie pod względem liczebności, tak? No, tak i to, to jest też kolejna rzecz. to skutkuje? Że niczym. No i to jest pe pewien problem, dlatego że w zależności od liczebności danej mniejszości, to jest związane z dotacjami. I te dotacje, które są na mniejszość turecką, które widać w Berlinie, są o wiele, wiele większe niż dotacje na działalność polonijną. No, tak naprawdę Niemcom nie zależy na to. Wbrew oczywiście oficjalnym deklaracjom, że my tam multikulturowo, różnorodność i tak dalej, Niemcom zależy na tym, żeby Polaków nazwijmy to łagodnie, określmy to łagodnie, zasymilować, a tak naprawdę w dużej mierze wynarodowić. I to jest moim zdaniem świadoma polityka, dlatego że Polacy dla Niemców, w odróżnieniu od przybyszów teraz z Bliskiego Wschodu czy z Afryki, są bardzo ciekawym materiałem na niemieckiego obywatela. Pracują, płacą składki zdrowotne, uczą się szybko języka niemieckiego. Już dawno mit polskiego złodzieja samochodów, chociaż gdzie niegdzie, jeszcze pokutuje. Dzisiaj Polak to jest specjalista, to jest budowlaniec, złota rączka, a coraz częściej też menadżer i inżynier. I z tego względu Polacy są atrakcyjni jako przybysza. Oni też się oczywiście wyglądem nie wyróżniają i no, z tego względu są bardzo atrakcyjni do tego, żeby ich asymilować do tego stopnia, żeby się wynarodowili z tego względu te dotacje na przykład na nauczanie języka polskiego, one są bardzo, bardzo nikłe, no, żeby było śmiesznie, dotacje dla, na nauczanie języka polskiego trafiają do Niemców. Nie do Polaków, dlatego że teraz jest, Niemcy postanowili, że po tym jak minister Czarnek zabrał część dotacji o światowej mniejszości niemieckiej, no to postanowili, że wydadzą tam zdaje się 2 miliony euro. Tylko one trafiły na taką organizację, która składa się chyba wyłącznie z Niemców, która ma przygotować analizy jak należy nauczyć języka polskiego w Niemczech. Zmieńmy temat troszeczkę tylko, mianowicie czy w Niemczech można mówić Swobodnie o tym, co się dzieje w Polsce, w polskiej polityce, co rząd Tuska sprawił swoim obywatelom, nie, to znaczy powiedzmy sobie szczerze: w Niemczech istnieje cenzura. Ona nie jest cenzurą w formie istnienia jakiegoś urzędu cenzury, to jest autocenzura w dużej mierze niemieckich środowisk dziennikarskich, które co najmniej przeinaczają rzeczywistość, z jaką mamy do czynienia. W Polsce tak naprawdę w dużej mierze kopiują na Gazety Wyborczej czy TVN-u. Nie mają żadnego zainteresowania tym, że w Polsce jedna trzecia obywateli, ponad 1 trzecia, pokazują wybory do Sejmików, głosuje na konserwatystów, na Partię konserwatywne, A jeżeli wziąć pod uwagę jeszcze wynik konfederacji, no to jest jeszcze więcej. Natomiast korespondenci niemieccy, którzy są najliczniejszą grupą korespondentów zagranicznych w Polsce, właściwie w środowiskach konserwatywnych nie mają żadnego, żadnych znajomych i korzystają z tego, co im powie w dużej mierze Gazeta Wyborcza czy TVN. I materiały, czasami zdarzały się materiały za mojego pobytu w Niemczech, które chwaliły Polskę, ale za rozwój gospodarczy. No, no bo to jest coś, co się rzucało w oczy, że Niemcy się zwijają, a Polska się rozwija, i tego nie można było przeoczyć. Natomiast jeżeli chodzi o politykę, to była nieustanna nagonka. Bardzo często, no właściwie prawie zawsze jednostronna, prawie zawsze dawano tylko głos wczesnej opozycji, czyli Platformie Obywatelskiej, a Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej Zjednoczona Prawica no istniała wyłącznie jako chłopiec do bicia. I to były przykłady naprawdę manipulacyjne, dlatego że no, przypominam sobie jeden z takich przykładów, ale ich są dziesiątki. No, w momencie, w którym był spór o obsad dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu, to zrobiono z Piotra Glińskiego potwora, ale zapomniano, że jest to teatr, który jest teatrem miejskim. I to pana Mieszkowskiego, który był dyrektorem, wywalono nie z powodów politycznych, tylko że z tego powodu, że zadłużył tą placówkę ponad przewidziane normy. To już się tam w relacjach niemieckich nie zdarzało. I tak właściwie było z każdym tematem. Niemcy też no, oczywiście promowali film Agnieszki Holland, Zielona granica, który był w Berlin był swojego czasu oplakatowany, żeby ludzie to zobaczyli. Zresztą jakaś znikoma liczba Niemców poszła na ten film i młodość reklamy, ale tak jest z bardzo wieloma przejawami tych zjawisk, które są związane z Polską, że to jest bardzo źle postrzegane. W momencie, w którym ktoś powiedział, no bo ostatnio była debata ta w Bundestagu poświęcona Polsce i wystąpił tam przedstawiciel AfD, Czech z pochodzenia, Petr Bystronie który powiedział, co się naprawdę w Polsce dzieje. Powiedział o tym, jak była zajmowana telewizja polska, jak była przyjmowana prokuratura, to on był wyśmiewany przez pozostałych posłów Bundestagu, mimo że mówił prawdę, machano na niego ręką. No wkrótce potem dorobiono mu gębę, że jest ruskim agentem, bo miał rzekomo wziąć pieniądze z Rosjan, co miały potwierdzić czeskie służby specjalne, tylko że w momencie, w którym zapytano czeskie służby specjalne, czy o coś o tym wiedzą, powiedział, u nas o nazwisko pana na nie występuje, co oczywiście no, dało też asumptu u nas. No, między innymi Tomasz Piątek jeździł po mnie na Twitterze, że znam Petera Bystroja, ruskiego agenta, no, ale jemu te wszystkie tam linijki się krzyżują. E, jakie są nastroje teraz w Niemczech przed wyborami do Europarlamentu? Czy w ogóle Niemcy odczuwają wagę tych wyborów, tych konkretnych wyborów? Bardzo. To znaczy, niemieckie elity są przerażone tym, co się dzieje notowaniami konserwatystów w Europie i mamy w tej chwili do czynienia z rozpaczliwą próbą odwrócenia trendów sondażowych, ale również wyborczych. A, dlatego, że no, między innymi historia Petera Bezstronga jest z tym związana, bo on jest kandydatem do Europarlamentu a, dwójką a, na liście, czyli bardzo wysoko. A, I a, jeszcze do niedawna a, trend wskazywał na to, że alternatywa dla Niemiec może w eurowyborach być pierwszą a, m, partią. W tej chwili nagonka na AFD na podstawie naprawdę bardzo wątłych przesłanek a, najprawdopodobniej wspierana przez Niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji. A sprawiła, że te notowania spadły o 5 punktów procentowych, ale nadal jest to druga siła na niemieckiej scenie politycznej po HDC, ale mamy do czynienia też z ciekawym zjawiskiem, że te partie, które zapraszały szerokimi gestami herzlich willkommen, willkommen politik, uchodźcy przybywajcie, refugees welcome, były kompletnie swoją narrację. Dzisiaj refugees już nie są welcome, tylko coraz częściej te partie tradycyjne niemieckie sięgają po retorykę antyimigrancką. A, dlatego, że to przynosi zyski a, sondażowe i po prostu kradną narrację alternatywie dla Niemiec. Czy wyborcy się na to nabierają? Tak, mm. w dużej mierze się na to nabierają, no bo to pokazuje a, spompowanie tych notowań AFD o 5 punktów procentowych przy bardzo dużej nagrońce właściwie wszystkich a, niemieckich mediów, ze szczególnym u, um, uwzględnieniem mediów publicznych. Sprawiły, że no w tej chwili mm, główną siłą jest mm, CDU-CSU, które ma około 30%, 29-32% w zależności od sondaży, a, a AfD przestała mm, ścigać CDU, co jeszcze pół roku temu dzieliły te dwie partie 4 czy 5 punktów procentowych i AfD stale przybierało. I oczywiście można mieć zastrzeżenie że nie do AfD, bo to nie jest. A partia a, Polsce Przyjazna, czy też dużo wielu z jej działaczy nie jest w Przyjaznych a, i wielu jest tam również rusofili. Tylko problem polega na tym, że jeżeli chodzi o rusofilię, to a, AfD jest partią teoretyczną, natomiast praktycznie rusofilską politykę a, prowadziła Angela Merkel, prowadził Gerhard Schröder, czyli HDC i socjaliści. A, którzy no, przecież przez dwie kadencje rządzili razem, a no, nawet jak nie rządzili razem, no, to jak wiadomo, no, a, po że przyszła Merkel, która też no, rządziła wspólnie z socjalistami a Nord Stream, ale Nord Stream jest tylko symbolem tych działań niemiecko-rosyjskich, była cała masa, łącznie z tym, że Niemcy dostarczali bardzo wysoko. A zaawansowaną elektronikę na potrzeby poligonów, tak zwanych poligonów elektronicznych a rosyjskich. Rosjanie tą wiedzę przez, zdobytą od Niemców, a od koncernu Rheinmetall, a użytkują w tej chwili, dojeżdżając z Ukrainy. A czy pojawia się na scenie niemieckiej jakiś gracz, który jeszcze może zamącić przed eurowyborami? Tak, są dwie takie siły i najprawdopodobniej wprowadzą swoich przedstawicieli. To jest. Bundnis Sary Wagenknecht, czyli sojusz Sary Wagenknecht, który jest e, powstał po rozłamie w partii Die Linke, czyli partii tej skrajnej lewicy. No, i to jest polityk, która też, żeby było zabawnie, stosuje, będąc przedstawicielką skrajnej lewicy, stosuje ostatnio retorykę antyimigrancką, sama mając imigranckie korzenie. co zresztą widać po jej urodzie, po krucze czarnych włosach, ale jest rzeczywiście bardzo ofensywną. Polityki, ma szansę wprowadzić swoich przedstawicieli do europarlamentu. Zwłaszcza, że w wyborach do europarlamentu jest w Niemczech bardzo niski próg wyborczy, bodajże na poziomie w tej chwili, nie pamiętam dobrze, około 1%. A drugą taką siłą jest Werteunion, Union, czyli Unia Wartości, utożsamiana z nazwiskiem Hans-Georg Massen, to był szef Urzędu Ochrony Konstytucji, który do tego stopnia jest znienawidzoną postacią przez niemieckie elity, że. Sam jest obecnie obiektem inwigilacji ze strony urzędu, którym kiedyś kierował, dlatego że kiedy nim kierował, zwracał uwagę, że nie tylko skrajnie prawicowe czy neonazistowskie organizacje stanowią niebezpieczeństwo dla Niemiec, ale zwracał uwagę również na takie organizacje jak Antifa czy inne skrajnie lewackie instytucje czy organizacje, sprawiło, że stał się jedną z najbardziej znienawidzonych postaci wśród niemieckich elit. Patrząc w tej chwili na sondaże, można domniemywać, że coś się zmieni na arenie europejskiej? Tak, no z całą pewnością nie da się odtworzyć układu z obecnego Parlamentu Europejskiego. Rzeczywiście te organizacje konserwatywne zwalczane z całą mocą przez wszelkie media inne instytucje, bardzo często związane z Rosją, mimo tego zyskują na popularności. No, może wynik wyborów w Hiszpanii ostatnio nie był dla nas bardzo satysfakcjonujący, bo Vox nie odniósł aż takiego sukcesu, ale teraz to, co się dzieje pod rządami socjalistów i działalność separatystów katali katalińskich sprawia, że znowu konserwatyści zaczęli rosnąć. Jeżeli idziemy dalej, no to nikt nie ma żadnej mniejszej wątpliwości, że wybory dla parlamentu wygra front narodowy Marie Le Pen. Mamy zwycięstwo duże Wildersa w Holandii. Jeżeli popatrzymy na a to, co się dzieje w Skandynawii, tam też bardzo do głosu dochodzą partie prawicowe. Jeżeli popatrzymy z kolei na naszych południowych sąsiadów, to ja wiem, że oczywiście wyniki wyborów na Słowacji nie zachwycają gazety wyborczej. A, dlatego, że Orban zyskał swojego sojusznika nowego, tym razem w Słowacji liczono na to, że a, skoro Polska już nie będzie sojusznikiem Węgier, to że będzie można a, zabić Orbana i Fidesz a, bez głosu sprzeciwu na no, to. Nagle okazało się, że a, Słowacja przeszła na, na ciemną, według a, oczywiście środowisk liberalnych, strony a, mocy. <grym> Zabawna jest sytuacja, że w Danii bardzo dużą popularnością zaczyna się cieszyć partia, która tylko z nazwy jest partią lewicową, ale która ma bardzo antyimigrancki program i tak naprawdę konserwatywny program, bardzo podobny do tych haseł, które głośno w Polsce Prawo i Sprawiedliwość czy Fidesz na Węgrzech. i jest to jedyna partia oficjalnie lewicowa, no bo ma socjalizm w nazwie, która jednak było wszystko ze względu na swój program a, zyskuje popularność również wśród zwolenników wartości konserwatywnej. To jeszcze na koniec zapytam o protest rolników niemieckich. Czy on się też takim echem odbił jak w Polsce, po, po protest polskich rolników? Nawet w większym, niemiecki? dlatego że niemieccy rolnicy to jest, mimo że to jest niewielka grupa niewielki odsetek społeczeństwa pracuje stricte w rolnictwie większy w produkcji żywności, ale jest to silne lobby. No i um, oni mają prawo do czegoś, do czego polscy rolnicy nie mają prawa, mają prawo wjeżdżać ciągnikami do centrum miasta w ramach demonstrowania. Normalnie nie mogą, ale jak chcą urządzić demonstrację, to zajmują całą... Całą aleję za bramą Brandenburską aż do tak zwanego aniołka, aż do Ronda Gross Stern, gdzie jest bruska koluna zwycięża i stoi tam kilkanaście tysięcy traktorów i nie sposób na to nie zwrócić uwagi. Ale oczywiście też no to jest ulubiona metoda niemieckich propagandystów, a zaczęto robić z tych rolników, faszystów, i oczywiście z wolników. AFD tylko dlatego, że ktoś na jednym z traktorów wypłaczył symbol organizacji przedwojennej. To się nazywało Półki Miecz w tłumaczeniu na polski i to była organizacja no, taka nacjonalistyczna. Która co prawda też częściowo była prześladowana przez nazistów, ale ponieważ ona była za organizację folkistowską, czy też nacjonalistyczną, no to zaczęto z rolników robić również... Ten transparent to też był, była robota ruska? W Niemczech tego typu prowokacje jest dużo łatwiej przeprowadzać, dlatego że mniejszość rosyjska w Niemczech wiela milionowa nie, ona wcale nie jest duża. Natomiast ponieważ Niemcy mają nabożny stosunek do Rosjan, mimo że nie Rosjan, w jest znacznie mniej niż Polaków, to jest myślę stosunek 90 do 1, do 10, przepraszam, Rosjan, no, no, na niekorzyść Rosjan, a to Rosjanie są bardzo widoczni w Niemczech, a zwłaszcza tak zwani dojczy, czyli ci, którzy. Mieli mieć Rosjanie z niemieckimi korzeniami, przede wszystkim Niemcy nadwórzeńscy, ale też ta obecność jest widoczna w innych miejscach, na przykład w Bundeswehrze. Swojego czasu, opowiadał mi jeden z niemieckich dziennikarzy, na terenie z jednych koszar musiano wydać rozkaz dzienny, że językiem komendy i porozumiewania się w tych koszarach jest język niemiecki, a nie rosyjski ponieważ rekrutów, którzy lepiej władali rosyjskim niż niemieckim, było w tych koszarach tylu, że język rosyjski rozbrzmiewał na co dzień. Niemcy cieszą się, Rosjanie, przepraszam, w Niemczech cieszą się naprawdę pewnego rodzaju przywilejami absolutnie niezrozumiałymi. No, powiedzmy sobie a, przypadek sprzed niespełna dwóch lat, kiedy z okna ambasady rosyjskiej w samym sercu Berlina a na ulicę, czyli już poza teren ambasady, wypadł człowiek, syn oficera służb specjalnych, sam przypuszczalnie oficer służb specjalnych, ponosząc śmierć na miejscu. I Rosjanie zajmują to miejsce, gdzie spadł, zabierają zwłoki, które nie znajdują się na terenie dyplomatycznym, odmawiają Niemcom dostępu do tych zwłok. Trupa wywożą w poczcie dyplomatycznej i nic się nie dzieje. To jest w Niemczech, no w samym środku Niemiec, Berlina w Kleine Tiergarten, czyli w takim parku berlińskim. W biały dzień rosyjski mondeborderca na zlecenie zastrzelił działacza opozycji. Czeczeńskiej z gruzińskim co prawda paszportem i tego typu działania pokazują, że Rosjanie, zresztą nie tylko Rosjanie, ale no komunistyczne służby również innych państw, no Wietnamczycy również porywali z terenu Berlina swoich obywateli i Niemcy są tutaj w jakiś sposób niestety bezradni. Do tego tematu pewnie wrócimy, to znaczy do y, działania służb komunistycznych, sowieckich, rosyjskich y, w Niemczech. Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję za rozmowę, bardzo. dziękuję Państwu za uwagę i przypominam, że mogą Państwo nas wspierać, lajkując, podala, podając dalej nasz program, subskrybując, a także wspierając nas finansowo. Konto, na które można wpłacać darowizny, widzą Państwo pode mną. Bardzo serdecznie prosimy o te wpłaty, bo bez Państwa naszego programu nie będzie. Dziękuję, do zobaczenia.